upiecona świnia na sztudłach, która też bardzo ładnie pachniała podczas wernisażu, jest też takim dwuznacznym symbolem, bo z jednej strony może być obiektem, tak możemy sobie wyobrazić, który występuje na różnych paradach organizowanych przez środowiska LGBT, ale z drugiej strony jest takim dwuznacznym symbolem, bo też pokazuje na pewno redukcję człowieka do jakby takiego statusu zwierzęcego, do jakby pewnych potrzeb, które są w gruncie rzeczy potrzebami biologicznymi i na tej bazie dopiero jest budowana tożsamość. Myślę, że jeżeli uznamy współczesną myśl postmodernistyczną, która jakby redukuje duchowość, tak, jakby ten wymiar duchowy człowieka, to w gruncie rzeczy tak naprawdę sprowadzamy człowieka do wymiaru zwierzęcia. No, świnia jest symbolem, który w naszej kulturze pojawia się w różnych kontekstach. I myślę, że do tego też Jacek Adamas nawiązuje w swojej pracy. Chociażby tutaj można przywołać folwark zwierzęcy Orwella, gdzie jakby również świnia jest takim niezwykle inteligentnym zwierzęciem, które w jakiś sposób organizuje, czy narzuca nowy porządek, czy nowy ład społeczny.